Witamy ze Zgrupowania Reprezentacji Polski do lat 21. Z nami gość specjalny Paweł Wszołek. Witaj, Pawle. Dzień dobry wszystkim. Pawle, dotarłeś na zgrupowania, ale z małymi problemami. No oczywiście, wiadomo, linie lotnicze mają to do siebie, że także zdarzają się opóźnienia i na pewno teraz daje się we znaki sobie zmęczenie, bo można powiedzieć, że cały dzień lataliśmy po lotniskach, żeby zdążyć na te przesiadki. I na pewno dopiero teraz dochodzę do siebie. Ty dotarłeś cały, ale gdzieś zagubił się bagaż, ale po tobie nie widać tego zmartwienia, bo jesteś uśmiechnięty od samego początku zgrupowania, od wczoraj właściwie, kiedy dotarłeś. Oczywiście, no staram się zawsze być z uśmiechem. Na pewno uśmiech mi pomaga. Uważam, że nie można chodzić ponurym i smutnym, bo to niczemu nie służy, wiadomo. No, pogoda ku temu nie służy, bo jest naprawdę dosyć zimno i pada deszcz, ale trzeba być uśmiechniętym. Ktoś musi po prostu poprawić tej humory i ja staram się być uśmiechniętym. A jeśli chodzi o ten bagaż, to mój bagaż już wczoraj doleciał, a Rafała Wolskiego krąży gdzieś po świecie. Rafała krąży jeszcze po świecie, ale w reprezentacji rzeczywiście widać te uśmiechy i widać pełną mobilizację, mimo że te dwa mecze przed nami bardzo trudne i z Maltą, a później Grecją, ale nawet wczoraj po treningu, mimo że było mroźno, to wszyscy wracali autokarem i żart właściwie na żarcie, uśmiech na uśmiechu. Widać, że atmosfera w drużynie jest bardzo dobra. Na pewno ta drużyna to jest słynie ze świetnej atmosfery, to wszyscy są życi sobą i na pewno to też cechuje tą drużyną. Ale na pewno mamy dwa ważne mecze przed sobą i też na pewno w głębi duszy jesteśmy skoncentrowani, bo każdy wie, co nas czeka, po co tutaj przyjechaliśmy, bo najważniejsze to jest to pierwsze spotkanie z Maltą. Musimy wygrać i zdobyć 3 punkty, a później skoncentrować się na meczu z Grecją i wygrać to spotkanie, bo to jest dla nas najważniejsze, zdobyć 6 punktów i na pewno chłopaki są skoncentrowani, a przy tym, że są uśmiechy, to też dobrze, ale na pewno jak wyjdziemy na boisko, te na pewno będzie walka i zaangażowanie w 200%. Przed rozmową prosiłeś, żebyśmy nie rozmawiali o nowym selekcjonerze, gdyż nie miałeś z nim jeszcze większej styczności i nie zdążyłeś poznać, ale na pewno nie ubolewasz nad tym, że skoro nie udało się nam zakwalifikować na Mistrzostwa Świata w Brazylii, to jesteś tutaj, bo Brazylia ciągle możliwa, tylko jeżeli chodzi o Igrzyska Olimpijskie. No zgadza się, jak ja już wcześniej mówiłem, że powołanie do reprezentacji to jest dla mnie wielkie wyróżnienie i nieważne jaka to jest reprezentacja, jestem szczęśliwy, że jestem tutaj. No na pewno będę chciał udowodnić swoje umiejętności, swoją przydatność tej drużynie. Na pewno ostatnio przegraliśmy ten mecz z Turcją i teraz musimy pokazać, że ta drużyna naprawdę jest bardzo dobra, bo jak już powiedziałem, musimy wygrać te 2 mecze. Ale na pewno, co tu mogę powiedzieć, mamy szansę, żeby zakwalifikować się na olimpiadę, tak? I uważam, że jest to w naszym zasięgu, bo drużyna ma duży potencjał i można powiedzieć, że tak dobrego rocznika, tak dobrej reprezentacji dawno nie było i naprawdę trzeba to uszanować i musimy dać siebie wszystko, bo tylko później możemy żałować. Szczególnie teraz rzeczywiście potencjał tej drużyny jest duży, bo doszli do niej i Piotr Zieliński, i Bartek Bereszyński. Chyba rozmawialiśmy przed chwilką z trenerem. Będzie miał rzeczywiście duży ból głowy, jeżeli chodzi o zestawienie tej pierwszej 11. Na szczęście nie ty będziesz musiał o tym myśleć. No na pewno nie zazdroszczę tenowi, ale to chyba z drugiej strony zazdroszczę, bo po prostu ma, można powiedzieć, wybór duży i to może tylko pójść ku dobremu, bo zdrowa rywalizacja jest nam też bardzo potrzebna i nie może być jednego zawodnika na daną pozycję, tylko musi być ta rywalizacja, a to pomaga drużynie. Co powiedziałem, na pewno musi być zdrowa i wtedy będzie dobrze, a to już jest problem trenera i myślę, że wystawi jak najlepszą drużynę, która najważniejsze jest to, żeby odniosła zwycięstwo. Pawle, dziękujemy ci bardzo i trzymamy kciuki za 3 punkty i w meczu z Maltą i tym 19 listopada z Grecją w Krakowie.